dzisiejszej liturgii, w drugim czytaniu, usłyszymy takie słowa: wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Jest to 28 werset 8 rozdziału listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Kiedy patrzymy na życie dzisiejszej patronki Maryi, której wspominamy dzisiaj narodzenie, to możemy powiedzieć, że jej życie było ciągle gdzieś tam pod górkę. Narodzenie Jezusa w takich dosyć przykrych okolicznościach. Śmierć Józefa w trakcie, kiedy Jezusa nie było w domu praktycznie, no bo ciągle gdzieś głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Można powiedzieć, że była taką samotną osobą i jeszcze w dodatku patrzyła na śmierć swojego jedynego syna na Golgocie. Ona cały czas trwała przy tej decyzji: jestem Twoją służebnicą, Pani, i nie odwołała tego. Owoce jej zmagania się, my z tych owoców także dzisiaj korzystamy. Bo gdyby nie jej zgoda, przyzwolenie na to, by zostać matką Syna Bożego, to wszystko, widzicie, no, wypływa jedno z drugiego. I my teraz z tego korzystamy, z owoców odkupienia. Co chcę przez to powiedzieć, że nawet jeżeli okoliczności życia mówią ci cały czas, że wszystko jest na nie i że tak naprawdę to życie jest ciężkie, przegrane, do niczego, to Bóg wyprowadza dobro, nawet jeżeli ty tego nie widzisz. Nawet ze złych okoliczności Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro i owoce może ty nie spożywasz, ale ktoś po tobie będzie spożywał. A wszystko w dużej mierze zależy od twojej decyzji pójścia za Bogiem i wypełnienia powołania, do którego zostałaś wezwana. Maryja jest dzisiaj przykładem. Słowa z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian wypełniły się w niej bardzo mocno. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. Których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Maryja została przeznaczona, powołana. Łaska, chociaż ona była bezgrzeszna, to dotknęła ją. Uprzedzająco została obdarzona łaską. Mówimy, że jest pełna łaski. No i została też obdarzona chwałą. I czcimy ją jako naszą matkę i królową. Dzisiaj wpatrując się w znak Maryi, która jest dla nas takim, można powiedzieć, niedoścignionym wzorem, podziękuj Panu Bogu za to, że po tych różnych kolejach naszego życia, często krętej drodze naszego życia, Bóg jednak jest z nami. On nas widzi. To, że troszczy się na swoją opatrznością o nasz los, jest dla nas też takim zapewnieniem, że jest przy nas blisko, choć nam się wydaje, że nie. Kiedyś przechodząc przez jedną miejscowość, znalazłem taki baner przy kościele, gdzie było napisane: Bóg cię widzi. W ewangelizacji raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że słyszymy czy widzimy takie hasło, czy słyszymy takie hasło: Bóg kocha ciebie dzisiaj. Ale w tym właśnie banerze odkryłem te głębie miłości Bożej. Bóg cię widzi. Widzi twoją niemoc, widzi twoje zmaganie się z życiem, widzi twoje czasami złe decyzje. Jest z tobą. Jest z tobą. Tak jak był z Maryją w jej codzienności, w jej osamotnieniu, w jej cierpieniu, tak jest z tobą w twoim osamotnieniu i cierpieniu. Tak jak był z Maryją wtedy, kiedy patrzyła na śmierć jedynego syna,
Tak jest może z tobą, kiedy umiera ktoś najbliższy z twojej rodziny. Wtedy, kiedy nie rozumiała wielu rzeczy, tak jest i z tobą, kiedy nie wiesz, co tak naprawdę przyniesie przyszłość, nie wiesz, w jakie decyzje podjąć. Przyjmij dzisiaj taką wiedzę, jeżeli nawet tego nie czujesz, nawet tego nie doświadczasz, to przyjmij taką wiedzę, że Bóg chce dla ciebie dobra, Bóg cię widzi i Bóg ciebie kocha pomimo wszystko. Proś Ducha Świętego dzisiaj o takie doświadczenie miłości Bożej, która pomoże przetrwać wszelkie przeciwności. I pomóc się, żeby Duch Święty pomógł ci oczekiwać na owoce, których może teraz nie widzisz. Dobre owoce. Duchu Święty, dziękuję ci za wzór Maryi, za jej przykład życia, że się nie poddała, że mimo wszystko była wierna tej decyzji, którą w czasie zwiastowania podjęła. Tak chcę służyć. Tak idę za wolą Boga. Pomóż mi dostrzec w moim życiu, w życiu moich braci, sióstr, którzy teraz oglądają ten film, zobaczyć dobro, którego na pierwszy rzut oka nie widzą. I pomóż nam oczekiwać dobrych owoców naszych decyzji, naszych czynów, naszego trwania w powołaniu. Daj, abyśmy się nie zniechęcali przeciwnościami i wierzyli mocno i brali do serca te słowa z listu świętego Pawła, że Ty współdziałasz we wszystkim dla naszego dobra. Bądź uwielbiony w tych trudnych często kolejach naszego życia. Amen. Dzisiaj takim dobrym komentarzem będzie może podzielenie się tym, kim jest dla ciebie Maryja, jakie ona znaczenie wywiera w twoim życiu i czego się od niej uczysz. Czego się od niej uczysz? Czego uczysz się od Maryi? A aktem strzelistym, krótką modlitwą do powtarzania w ciągu dnia niech będzie może z tego psalmu, który dzisiaj w liturgii śpiewamy, z 13. Ja zaufałem Twemu miłosierdziu. Tak jak Maryja zaufała, tak ja ufam Twemu miłosierdziu, Panie. Błogosławionego, pięknego dnia. Oddaj się dzisiaj w ręce Maryi, może na nowo, a może pierwszy raz i powiedz: Matko, chcę ufać, tak jak Ty ufałaś. Trzymajmy się Jezusa. Do zobaczenia w kolejnych naszych rozważaniach.